Cześć, witajcie na kanale Polska Flora i Fauna. Oto 10 ciekawostek, które dla Was przygotowaliśmy. Założę się, że każdy z nas przynajmniej raz w życiu widział sarnę. Najczęściej można ją spotkać o zmierzchu przy lasach i polach uprawnych, gdy tam podjada trawkę. Ale lubi ona troszeczkę powybrzydać. Otóż sarny nie jedzą trawy, na których przebywał inny gatunek zwierzyny, na przykład owca. Uważa ona wtedy, że trawa jest zanieczyszczona. No, ale co tu się dużo sarnie dziwić. Chytry jak lis nie wzięło się znikąd. Rabuś, spryciarz i zwinny uciekinier. Potrafi usłyszeć pisk myszy z odległości 100 metrów. Co więcej, jako jedyny przedstawiciel rodziny psowatych potrafi schować swoje pazury. Nie od dziś wiadomo, że zioła mają wiele właściwości leczniczych. Na przykład taka mięta, która skrywa coś więcej. Jeśli wrzucimy listek mięty do mleka, mleko nie zważy nam się. Motyle często uważane są za zwiastuny wiosny. Kiedy wychodzą z hibernacji, szukają drugiej połówki. Potrafią one wyczuć płeć przeciwną i teraz uwaga, z odległości 5 km. Zające są świetnymi skoczkami. Potrafią skakać na odległość nawet 3 metrów. Nie zdziwi Was pewnie fakt, że ma on także doskonały słuch, no bo kto mając tak wielkie uszy, może mieć z nimi problem. Co innego z oczami. Niby nie wyróżniają się niczym, ale dzięki świetnemu ustawieniu oczu, zające potrafią widzieć w niemal 360 stopniach. Najwięcej żab spotykamy na terenach podmokłych, ale nie zawsze. Żaby nie mogą żyć w słonych wodach, więc nad morzem próżno ich szukać. Dzieje się tak, ponieważ ich skóra nie posiada izolacji i z powodu nadmiernego wzrostu stężenia soli w organizmie giną. A skoro już jesteśmy przy żabach, wspomnę, że gdy zapadają one w sen zimowy, w ich kościach tworzą się roczne pierścienie, podobne do tych, które mają drzewa. To umożliwia naukowcom stwierdzić, ile żaby mają lat. Wilki charakteryzują się dużą inteligencją. Zdają sobie sprawę z tego, że zwierzęta kopytne szybciej poradzą sobie z bieganiem pod górę. Dlatego, kiedy chcą upolować ofiarę, starają się kierować pościg w dół. Rokitnik pospolity jako jedyny krzew po obróbce termicznej nie traci witaminy C. Powodem jest brak kwasu askorbinowego, który odpowiada za jej rozkład. Kaczki to zwierzęta, które widzimy zazwyczaj nad wodą, ale tak naprawdę możemy je spotkać wszędzie. No, może z wyjątkiem Antarktydy. Ale wracajmy do ciekawostki. Kaczki mają wodoodporne pióra do tego stopnia, że gdy nurkują pod wodą, to warstwa piór tuż przy ich skórze pozostaje całkowicie sucha. I to już jest tyle, ile przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku. Daj nam znać koniecznie w komentarzach, która ciekawostka wywarła na Tobie największe wrażenie oraz pamiętaj o subskrypcji naszego kanału, aby być z nami na bieżąco. A tymczasem trzymajcie się zdrów, cześć!